Chodzi o połączenie ośrodka kultury z biblioteką publiczną. Wcześniej nie było podstaw prawnych do łączenia tych instytucji. Od 1 października jest to już możliwe. Funkcjonowanie tych instytucji jest podobne, a z drugiej strony funkcjonują one prawie w tych samych nieruchomościach. Ich bliskość jest aż nazbyt dobrze widoczna, stąd zrodziła się taka potrzeba być może racjonalizacji tychże wydatków w oparciu o połączenie tych jednostek w jedną instytucję kultury. Pomysł jest całkiem świeży, ale wśród zainteresowanych już wzbudza emocje. On nie zostanie zrealizowany. A dlaczego? No jeżeli została jedna placówka, no to chyba ludzie mieszkający w danej miejscowości czy wokół, no to chyba by zareagowali. No wierzę w to, po prostu chcę w to wierzyć. Na razie nie wiadomo, jakie oszczędności wchodziłyby w grę. Sprawa jest analizowana przez Urząd Miejski oraz przez radnych. Władze miejskie zapewniają, że na fuzji nikt nie straci. Chcę tu stanowczo podkreślić, że nie wiązałoby się to z zaprzestaniem działalności kulturalnej ani związanej z wypożyczaniem książek. Ta działalność nadal spoczywałaby na gminie, ale realizowana mogłaby być przez jedną instytucję kultury.